Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwszy dzień czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. Trzymam w ręku świętego Michała Archanioła, tak zwaną świętulankę. Święty Michał Archanioł przypomina i dzieciom, i dorosłym słowa Pana Jezusa, abyśmy stali się jak dzieci. Pan Jezus, kiedy apostołowie zabraniali dzieciom przychodzić do Niego, powiedział: nie zabraniajcie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Dzisiejszy dzień przypomina nam o tym, czym jest dziecięctwo Boże. Kiedy zwracamy się do Pana Boga, to mówimy: Abba, Ojcze, Tatusiu. Jakże miło jest usłyszeć przez naszego Stwórcę te słowa, kiedy są do Niego skierowane. To było pragnienie Pana Jezusa, aby objawić nam Ojca. I kiedy na pytanie apostołów, jak się mamy modlić, podyktował modlitwę Ojcze nasz, to wyraził swoje pragnienie, aby wszyscy, tak jak On, stali się dziećmi Bożymi. On jest jednorodzonym Synem Ojca. My jesteśmy adoptowanymi dziećmi kochającego Boga. Kiedyś zapytałem znajome małżeństwo, jak tam wasza córeczka? Dobrze, a czy już mówi? Mówi. A co mówi? Mówi słowo mama. A czy mówi tata? No niestety jeszcze nie mówi słowa tata. Odpowiedział nieco zasmucony ojciec dziecka. Panu Bogu jest miło, jak usłyszy od nas słowo tata, tatusiu, abbo. Bo to jest Jego pragnienie, abyśmy byli jak dzieci. W tym jest nasze szczęście wieczne i doczesne. Niech dzisiejszy Dzień Dziecka przypomina wam o godności, którą nosimy w sobie. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Odmówcie uważnie modlitwę Ojcze Nasz, zwracając uwagę na każde słowo, bo to wołanie dziecka do Ojca. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. Amen. Któż jak Bóg?